Słuchasz kafe Akcja, podcastu o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W cyklu Akcja Klimat, podcastu Akcji Demokracji, zapraszamy do rozmowy o klimacie, energii, środowisku, prawach osób ludzkich i nieludzkich. Ja nazywam się Piotr Cykowski, a dziś rozmawiam z Janną Erbel socjolożką, ekspertką do spraw mieszkaniowych, dyrektorką do spraw protopii Kopte Hub, członkini zarządu PL PLZ Spółdzielni, członkini Rady Fundacji Rynku Najmu, autorkę książek poza własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej oraz wychylone w przyszłość, jak zmienić świat na lepsze, wydanej w 2022 roku. Współpracowniczkę Fundacji Atypowi działającej na rzecz neuroróżnorodności. Witam cię serdecznie i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Cześć, dzień dobry. Chciałem zacząć i pewnie będziemy trochę, będę wracał do, do tych różnych rzeczy, które wymieniłem przed chwilą i które trudno się wymawia, ale chciałem zacząć jakimś luźnym pytaniem, jaką dzisiaj mamy przyszłość. No właśnie nie wiadomo, jaką mamy przyszłość, bo jesteśmy w takim. Momencie, że te takie scenariusze przyszłości, gdzie można było na przykład założyć, że przez najbliższych 30 lat będziemy zajmować się tym samym, będziemy mieszkać mniej więcej w tym samym miejscu, czyli ta cała retoryka, która leżała u podłoża brania kredytów mieszkaniowych jako racjonalnej decyzji, tego już zupełnie nie ma. Zmienił się tryb pracy, zmieniły się relacje między nami. Kwestie klimatyczne są coraz bardziej na takiej ogólnomedialnej agendzie i też w naszych codziennych praktykach. To już nie jest tylko tak, że grupa głównie młodych aktywistów i aktywistek manifestuje w imię swojej lepszej przyszłości, ale coraz bardziej widzimy, że już nie możemy dalej jechać na tym biegu, na którym jedziemy. i Konieczne są pewne zmiany, więc to z jednej strony jest przerażające, no bo ten poziom niepewności jest czymś, co może nas jako społeczeństwo wpychać w takie ramiona autorytaryzmu. Czyli mamy takie marzenia, że pojawi się tutaj wielki wódz na Kasztance, który nas poprowadzi w stronę tego lepszego świata, ale z drugiej strony to też jest szansa na to, żeby inicjatywy, które do tej pory były marginalne, wyszły na szersze, szersze wody, żebyśmy troszeczkę inaczej zaczęli rozmawiać o tym, o tym świecie. A z przyszłością to jest troszeczkę tak, że jak to mówił William Gibson, przyszłość już tu jest, tylko ona jest nierówno rozdystrybuowana i to nawet nie chodzi o taką znaną nam narrację, że żyjemy albo w Polsce A, albo w Polsce B i mamy rozwój w dwóch prędkościach, tylko te wizje przyszłości mogą występować tuż obok siebie wizje różnych przyszłości. To jest na przykład chodnik otoczony kamerami nadzoru, mhm. na którym właśnie wyrasta łąka kwietna. Więc taka solarpankowa przyszłość jest wokół takiej przyszłości, można powiedzieć, bardzo totalitarnej. Więc jest to bardzo ciekawy moment i też przerażający. Zadałem to pytanie, bo w tym opisie, jak Cię przedstawiałem, zabrakło słowa futurologoszka. Mm -hmm. I, i, I też chcę powiedzieć, że pretekstem do jakimś jednym z pretekstów do, do naszej rozmowy jest właśnie twoja książka wychylone w przyszłość, która moim zdaniem hmm, powinna być chyba takim ABC podręcznikiem osób, które chcą się angażować, działać, zmieniać rzeczywistość i myśleć o tym, jak to robić w sposób, który nie grzęźnie w starych właśnie opowieściach, ale próbuje realnie coś, Zrobić, a moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, aby zrybalnie coś zrobić, musimy zrobić duży krok w przód ponad to, w czym jesteśmy uwikłani, uwikłane, i zająć się tym, jak ten świat właśnie będzie wyglądał za jakiś czas. I e, też powiem, e, i chciałem Ci podziękować, że, że dzięki Tobie trafiłem na genialny podcast Roba Hopkinsa. Mm. Który, który to bardzo mnie zainspirował i to jest taki podcast, w którym on zapiera swoich gości i gościnie w przyszłość, żeby rozmawiać o tym, jak ten świat, ale też w takiej trochę lepszej wersji mm -hmm. może funkcjonować. A później szukać rozwiązań i dróg dojścia i bardzo go polecam i wydaje mi się, że jesteśmy w takim też faktycznie momencie, kiedy no, przynajmniej tak jak ja patrzę, te wszystkie wiadomości, które dotyczy, docierają do nas, często przynoszą dużo smutku, a smutek z kolei jest taką emocją, która smutek albo no jakby, która nie daje nam siły do działania i do realizacji naszych marzeń, jakichś dążeń, więc potrzebujemy też jakiegoś innej, innego kawałka równowagi. I jeżeli pozwolisz, to właśnie przeszedłbym trochę do tej książki. Mm. I taki fragment też tym osobom, które jej nie czytały albo czytały, żeby przypomnieć, a tym, które nie czytały, żeby zachęcić. I ty piszesz tak. Kiedy głównym wątkiem jest wizja społeczeństwa przyszłości, popkultura karmi nas obrazami nadchodzącej katastrofy, kiedy zaś mowa o relacjach intymnych, wizją sierankowego życia związkowego, powoduje to poznawczą schizofrenię i sprawia, że jesteśmy nadmiernie optymistyczni odnośnie do relacji miłosnych. I zbyt pesymistyczni, jeśli chodzi o rozwój ludzkości. W efekcie znacznie łatwiej jest nam wyobrazić idealny związek niż idealne społeczeństwo, bo nasza ufność i otwartość na inne została wtłoczona w cukierkowe wizje romantycznych miłości, a jednocześnie tak bardzo brakuje nam optymizmu, kiedy myślimy o przyszłości świata. Oczywiście nie chodzi o to, żeby odwrócić proporcje, lecz o to, by złapać kontekst z rzeczywistością. Odrzucić romantyzm w jego dwóch osłonach, zarówno tej pozytywnej, jak i negatywnej, a następnie wziąć odpowiedzialność za swoje otoczenie. Dać sobie i innym przestrzeń do popełniania błędów i założyć, że może nie od razu, ale długoterminowo trud wło włożony w budowanie lepszego świata nam się opłaci, a dobro wraca. Przyznam, że jest to bardzo poruszający mnie tekst, dlatego też, że tłumacząc go na moje życie i na moje patrzenie na rzeczywistość, jak otwieram tu Instagram, to z jednej strony właśnie mam aktywizm klimatyczny, mm. który przywołuje wizję katastrof, a bardzo szybko odciągają w mój wzrok te wszystkie filmiki o właśnie romantycznych, no nie, nie, nie tylko relacjach międzyludzkich, ale też kotki, pieski, to wszystko, co jest jakoś taką ucieczką, taką sielankę, no tak to sobie tłumaczę, że albo właśnie uciekamy w te takie miłe rzeczy, które no, są też nam potrzebne, ale jakby to myślenie o tym, o świecie i o jego wyzwaniach kojarzy się no, jednak ze spaloną ziemią. Mm -hmm. No i jakby chciałbym Cię zapytać, jak to robić? Jak budować tą inną wizję świata? Mm -hmm. e, najpierw e, można na przykład e, z, trochę zmienić swój stream e, instagramowy. Na przykład jest taki o, tak. hashtag, który bardzo polecam i on się nazywa Solarpunk. Solarpunk to jest taki ruch społeczny, który łączy wysokotechnologiczną przyszłość jednocześnie z taką wizją, którą czasami nazywa się Dump City, czyli takie miasto, które jest antytechnologiczne. Czyli to jest wizja świata, który jest regeneratywny, bardzo permakulturowy, korzystający z technologii, ale w tych miejscach, kiedy, gdzie jest to niezbędnie potrzebne, gdzie nie możemy pewnych rzeczy zrobić w sposób... Niskotechnologiczny nisko jest to taka wizja też ekofeministyczna. I jeżeli by poszukać jej w literaturze, to jedną z osób, która jest taką przedstawicielką, czy tam forpoczną z Solar Punku jest Starhawk. Mm -hmm. Czyli amerykańska ekofeministka, można powiedzieć, też wiedźma, która napisała taką książkę, The Fifth Sacred Thing, która się po polsku nazywa Piąty Święty Żywioł, która została wydana kilka lat temu, gdzie właśnie widać taką. Częścią tej książki jest wizja właśnie takiej wspólnoty regeneratywnej, gdzie nie jest, nie jest to wizja sielankowa, bo tam akurat tuż za murem czyha zagrożenie takiej bardzo negatywnej, dystopijnej krainy, dystopijnego świata, ale jednocześnie jest to opowieść o relacjach, które są relacjami wspólnotowymi. W sensie jest to zupełnie inaczej zbudowana relacja niż narracja, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie albo mamy tą tak zwaną podróż bohatera, czyli nasz główny bohater lub bohaterka przechodzą przez wewnętrzne, no, jakiś proces przemiany na skutek walki z zewnętrzem, albo mamy jakąś historię romantyczną. I według mnie poszukiwanie też wokół siebie, nawet w tym natłoku medialnym, miejsc, z których możemy czerpać właśnie takie opowieści, Zresztą podcast Roba Hopkinsa jest właśnie jednym z takich przykładów. On jest zresztą autorem takiego cytatu, który bardzo lubię i gdzieś tam się pojawia w mojej książce, że myślenie o dystopii to jest pójście na łatwiznę. Czyli poddawanie się wyłącznie dystopijnym scenariuszom jest przejawem lenistwa intelektualnego. I to oczywiście nie ma nic wspólnego z emocjami, no bo świat wokół nas jest po prostu przerażający ale ja jestem przekonana, że jako, zwłaszcza jako osoby, pewnie słuchacze i słuchaczki tego podcastu, to są osoby, które mają sobie jakieś mniemanie, że przynajmniej wyobrażenie, albo słuchają tego podcastu, żeby mieć jakiś wpływ na, na świat, no bo jest to kontekst motywacyjny do działania i też wymyślają nowy formatów, że my jesteśmy moralnie zobowiązani do tego, żeby te nowe scenariusze wymyślać Przemielać je, prototypować, więc jak powiedziałeś o mnie, że ja jestem ja nie jestem futurologką, jestem bardziej yy, 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 protopistką. Tak? Jestem yy, w takim miejscu, gdzie uważam, że poza takim namysłem. Intelektualnym, poza zanurzeniu się takim intuicyjnym w rytmy tego świata i zbieraniu tak zwanych słabych impulsów z zmiany, z nazywanych trendami, naszym obowiązkiem jest składać to w, w całości, które mogły być właśnie tym lepszym wariantem przyszłości i je wdrażać, i przypuszczać je nie tylko przez naszą intuicję i nasz intelekt, ale również przez nasze ciało i to w takim modelu kolektywnego kolektywnego działania. Dlatego też dla mnie takim bardzo ważnym wątkiem też myślenia o świecie jest otwarcie się na wątki neuroróżnorodnościowe, mhm. czyli pokazanie na to, że to nie jest tak, że to, czego my poszukujemy, to jest poszukiwanie osób, które są identyczne jak my mają identyczne potencjały, temperamenty tylko powinniśmy myśleć o sobie, o grupie, jako o takim ekosystemie, gdzie poszczególne osoby mają różne supermoce. Zresztą to jest akurat taka narracja, którą ja pamiętam z dzieciństwa, czyli była taka bajka, która się Kapitan Planeta nazywała. I raz, że tam były osoby bohaterskie w postaci żywiołów, a dwa, że tam była drużyna. Ten motyw drużyny i bohaterów i bohaterek o supermocach zresztą się przejawia przez popkulturę. I to są takie narracje, których jest bardzo, bardzo mało, ale, a jednocześnie bardzo ich potrzebujemy. Tak. To ja bym cię zapytał, zatrzymał na chwilę, bo użyłaś słowa protopistką i protopia, i Twoja książka też um, no, wzywa, nawołuje czy zachęca do tworzenia tych protopii. Mi jakoś um, blisko jest w tym um, myśleniu o protopii. Mam nadzieję, że, że, że potwierdzisz albo zaprzeczysz, ale też rozwiniesz, czym dla ciebie jest prototypowanie, dlaczego jest tak ważne. Do tego, co pisze Rebeka Solnit w swojej książce o Nadziei, że wytwarzanie nadziei, czyli de facto dawanie ludziom siły po to, żeby działać i zmieniać ten świat, jest szukanie takich miejsc w tym całym, bym powiedział bagnie, ale takim bagno jest piękne, w tym całym w źle, które nas otacza, szukanie takich szczelin. Ona mówi nawet o tych właśnie szczelinach, o mhm. tych obrzeżach rzeczywistości, się wykluwają. Nowe, nowe obszary do działania, nowe, nowe wizje przyszłości, które dopiero później e, rozprzestrzeniają się, te szczeliny powiększają, albo też właśnie z tego, z tego peryferium, drobnymi krokami, niesione często pokoleniami aktywistów, aktywistek, a nie ogłaszane przez mm -hmm. polityków z trybun, e, z trybun różnych. E, właśnie w ten sposób. No, zmieniają tą rzeczywistość, że to właśnie że to działanie jest gdzieś, gdzieś, jest to wizjonerskie, gdzieś na obrzeżu, gdzieś w szczelinie, um, e, gdzieś w ciemności, tak? Nadzieja w mroku, w tym mroku, gdzieś mm -hmm. to światełko, które kolejne osoby dostrzegają. E, no to jest to, jest to, to jakby to, to, co we mnie to mocno zarezamonowało i teraz chciałbym, żebyś trochę rozpakowała e, dla nas e, to, 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 to myślenie, czym jest protopia. Protopia jest troszeczkę czymś innym, bo Rebeka Solnit jest filozofką, prawda? Znaczy to jest, jest pisarką, która pisze w takim nurcie filo, filozoficznym, i tam jest bardzo dużo o narracji, o wyobraźni, o. Nawet jak tam się pojawiają jakieś u nich, u niej wątki związane z, z ciałem, no to to ciało jest takim, taką przestrzenią do tej myśli, która krąży po różnych tam topocach. Dla mnie protopia jest o tyle ciekawa, że ona jest w pewnym sensie częściowo antyintelektualna. Ona to pojęcie ukuł Kevin Kelly, który jest teoretykiem technologii i to jest pojęcie wywodzące się z, z ruchu makerskiego, gdzie myślenie polega na przetwarzaniu, fizycznym przetwarzaniu czegoś. I albo to może być fizyczna przestrzeń, albo to może być program komputerowy, czy kody, albo to może być jakaś nowa technologia ale to jest pozwolenie sobie na to, żeby wyjść poza ten wątek stricte intelektualny, stricte narracyjny i oddać pole praktyce. Bo jeżeli my myślimy nie samym umysłem, tylko ciało umysłem i często to ciało jest tym, co nas blokuje przed tą pozytywną zmianą, czy też nawet czasami nasze ciała zachowują się w sposoby dla nas zaskakujące, tak, czy często w praktyce, w takich skrajnych sytuacjach też, czy grupowych, indywidualnych, może się okazać, że jesteśmy po prostu gorszymi wersjami siebie, niż sobie wyobrażaliśmy, dlatego, że jesteśmy zbyt zmęczone, że to napięcie zbyt duże, że czujemy za dużo emocji albo z drugiej strony, że nie czujemy emocji i że ciało czasami nie nadąża za tymi wyobrażeniami, które byśmy chcieli, chcieli mieć, zarówno dotyczące Wspólnoty, jak i dotyczące samych siebie. I protopia jest czymś, co zakłada porażkę, Aha. bo to jest krok w stronę utopii, ale w oparciu o istniejącą rzeczywistość. I to jest taki krok, który trzeba podjąć. Co znaczy, że to nie jest krok idealny. To jest krok konieczny w dobrym kierunku, troszeczkę po omacku ale z założenia, że nie niesiesz co do tego kroku tych wszystkich symbolicznych wyobrażeń, że zaraz będzie idealnie, że to będzie ta idealna farma miejska, że to będzie ten idealny kolektyw, to będzie to najwspanialsze świętowanie. Że dzięki temu otworzymy coś wielkiego i już nic nie będzie tak, jak było, że wszystko się zmieni po tym momencie. Jest to taka metoda małych kroków, która. Z jednej strony pozwala dać sobie przestrzeń na popełnianie błędu, co jest bardzo ważne w kontekście, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję i się boimy porażek, zwłaszcza kiedy walczymy o lepszy świat, prawda? No bo wiadomo, różnego rodzaju falstarty czy złe strategie mogą być czymś, co nas cofnie w dyskusji. Ale to też jest jakiś taki poziom, ja to nazywam radykalnego kontaktu z rzeczywistością, i to zarówno z tą rzeczywistością naszych własnych ciał, jak i rzeczywistością tego świata, który jest wokół, który może się zachować troszeczkę inaczej niż to wymodelowujemy sobie w głowie. A z drugiej strony, protopia pozwala ci stworzyć faktyczne, realne zalążki nowych rzeczy, które jeszcze nie istnieją, czyli nie odtworzyć to, co znasz w skali mikro, tak jak ja rozumiem tą narrację, która idzie za nadzieją w mroku Solnit, tylko wytworzyć coś nowego i dzięki temu zaciągnąć osoby, o których wcześniej nie myśleliśmy, bo pojawi się jakaś przestrzeń, mediatorka czy obiekt, mediator, coś, co zachęci do nas, do wspólnego, wspólnego działania. Takie, próbowałam, bo trochę powiedziałaś, ale takie, takie namacalne przykłady, jakieś rodzaj, rozumiem, wspólnot, które na nowy sposób próbują się organizować, tak, i wcielać w życie jakiś nowy sposób bycia, tak, na przykład nie hierarchiczny, ale bardziej kolektywny, ale jednocześnie skuteczny, tak, bo takie jest często w że ten, takie płaskie struktury to się super nie sprawdzają, ale są różne usprawnienia, które można wdrażać, żeby współpracować razem, iść w jakimś kierunku, a jednak nie odtwarzać tego tego systemu, który, który funkcjonuje na zewnątrz, jakieś takie... Ale czasami to mogą być mhm. drobne rzeczy, na przykład taką drobną rzeczą, prot formą protopii są działania wokół skracania tygodnia pracy. O, super przykład. Czyli stopniowe patrzenie, czy godzina mniej zmniejsza efektywność, czy dwie, czy trzy, czy docelowo osiem. Czyli pozwolenie sobie na test, mhm. tak? Formą prototypowania są różnego rodzaju prototypy, są różnego rodzaju formy prototypowania przestrzeni publicznej. Najsłynniejszym chyba przykładem jest Janet Sadikan, która za pomocą tzw. puszki białej farby zmieniła organizację ruchu w Nowym Jorku dając wyższy priorytet pierwszym bez tych wielomilionowych czy wielomiliardowych inwestycji tylko po prostu na chwilę patrząc jak coś działało inaczej w Warszawie takim projektem była otwarta Ząbkowska czyli święto na Pradze Północ podczas którego Jedna z takich tranzytowych ulic y, pełniła przestrzeń takiej sąsiedzkiej, Takie podwórka bo, bo, takiego podwórka, ale też animowanego, gdzie dużo się działo, tak, tak. można było przyjść, była zieleń, tutaj się pamiętam w Donicach, tak. a antyprzykładem plat Pięciu rogów w Warszawie, który został wyłożony tak. kamieniem. kamieniem. Tak. Tylko, że Plac Pięciu Rogów właśnie nie był prototypowany. Tak. Gdyby Plac no Pięciu Rogów był prototypowany, to jak będą nas słuchały osoby spoza Warszawy, czy nie zdążyły dojechać na tą nowy wariant, to pewnie... w lipcu, kiedy będzie gorąco. Tak, w lipcu. będzie można mu kiedy... smażyć jajko po prostu. Tak, będzie w, w można, tak, będzie tam, tam jest takie niewielkie zagłębienie wodne, ale w każdym razie też nawet w logice Placu Pięciu Rogów, niezależnie od tego, tej narracji, że tam jest bardzo dużo betonu, tak, to, że ten plac jest za krótki. On zaczyna się, nagle się urywa i przechodzi w jakąś bezsensowną ulicę, która nie jest ani ulicą dojazdową. Ten plac powinien się ciągnąć aż do CDT-u. Może, do... może nie wchodźmy w Warszawę, egzabę, bo... W bo nie, 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 tak, rzeczy. bo to też wiem, że bliski tobie temat, ale pamiętam, że w swojej książce chyba pisałaś z kolei o świetnym przykładzie, ja go pamiętam i kocham, Czyli dotleniaczu Jan Rejkowskiej, mm -hmm. czyli stworzeniu na innym warszawskim placu takiej e, fontanny, nieba do końca fontanna stawu, wokół którego można było przysiąść. Była też zieleń, który był trochę przeniesieniem, właśnie po, no, przeniesieniem kawałka natury do, do centrum miasta, właśnie tego wybetonowego, kamiennego, i nagle to miejsce. Żyło. Ja w ogóle też się strasznie dziwię, bo dla mnie właśnie w ogóle fontanny są takim miejscem. Szczególnie mamy piękną tradycję, a w tym nagrzewającym się świecie mm -hmm. jakoś jest, no nie ma tego myślenia o przestrzeni publicznej, która właśnie by nam przywracała, przywracała nam kawałek, no, może naturalnego świata to trudno powiedzieć, ale takiego do życia. Ale to oczywiście znowu możemy... jest takie bardzo ciekawe pojęcie, które ja przeczytałam u w książce o nienawidzeniu, Marka Krajewskiego, który się nazywa biofobia. Jest to taka forma nienawiści do życia w jego różnych formułach, zwłaszcza tego życia nadmiaru życia miejskiego, czy życia organicznego. Więc to co się działo pod koniec lat pierwszej dekady tego wieku w Warszawie, no to było takie systematyczne ograniczanie wszystkich niekontrolowanych elementów zieleni na rzecz, bardzo drogich granitowych posadzek, które można łatwo umyć karczerem. Mhm czyli takiej kontroli, nadmiernej kontroli kontroli przestrzeni. I podejrzewam, że wtedy różnego rodzaju fontanny z tym przepływem wody, gdzie nie do końca wiadomo, czy ona jest czysta. Tak? Nie. To, co jest symptomatyczne dla naszych miast, nie tylko dla Warszawy, to że te wszystkie fontanny, które teraz powstają, one w ogóle są pozbawione zborników wodnych. To jest woda streskająca z kamiennych posadzek, która nie ma prawa się gromadzić. I to jest taki dosyć mocny wątek higieniczny, dosyć specyficzny dla Polski, no bo w innych stolicach europejskich i w innych krajach, w miastach europejskich. Jednak nie ma potrzeby osuszania wszystkich miejskich fontan po to, żebyśmy byli bezpieczni w takim mm. biologiczno-epidemicznym sensie. Ale wróćmy, bo tu trochę wchodzimy w tą narrację, właśnie co, 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 co złego robimy, co złego się dzieje, a trochę bym jeszcze, jeszcze zawrócił nas do, te, do tej protopii i do tego myślenia o tym, jak. E, a jeżeli nam się wyczerpał ten temat, to, mam jeszcze, e, to jeszcze mam drugi, który się trochę z tym wiąże, bo też mówiłaś o, o narracjach i opowieściach, i to też sądzę, że coś, co nas też osobiście łączy, bo, bo to jest taki obszar naszego zainteresowania i działania, bo rozumiem, że protopia jest właśnie praktycznym działaniem, wcielaniem w życie, jak powiedziałeś, ma ten wymiar fizyczny też bardzo jestem ciekaw, jak czy na przykład niektóre formy protestu i oporu też są protopiami, na przykład ruch Extinction Rebellion próbował w ramach blokad ulic na tych ulicach odtwarzać Taki, oczywiście to różnie wychodziło, ale takie było założenie, wizja: odtwarzać na tej zablokowanej ulicy jakby taki trochę idealny świat. tak przynieść namiot, przynieść właśnie basen z wodą, przynieść zabawki i dzieci, żeby się bawiły. Czyli takie trochę odczarowywanie, że to nie, jest, nie chodzi tylko o ten protest, żeby zatrzymać ruch, tylko powiedzieć: My tu protestujemy, bo chcemy innego świata, i wam tego kawałek tego świata właśnie teraz na swój mm. sposób pokazujemy. Zastanawiam się, ruch Okupaj. W Stanach, który tworzył te zgromadzenia, takie, które miały być jakąś inną formą, no nie sprawowania, ale wyrażania władzy, tak, że my tu jesteśmy tym 99% przeciwko temu jednemu procentowi, który po prostu skupia całe bogactwo i władzę. I w związku z tym my Wam pokażemy, że my potrafimy bez budynków rządowych rozmawiać, mm -hmm. debatować i wymyślać programy jak zmieniać politykę. Bo tu jest jeszcze jeden, jeden wątek, który zahacza o ten wątek neuroróżnorodnościowy, mm. o którym przez chwilę mówiłam. jako sobie roboczo nazywam? Albo sztafetą pomysłów, albo sztafetą aktywistyczną. To jest to... Chodzi o to, że do skutecznego działania my potrzebujemy różnych strategii działania, które są, mimo że wyglądają, mogą być, wydając się sprzeczne, Mogą, są tak naprawdę komplementarne, czyli za udanym protestem, za u, po udanym ruchu protestacyjnym, p, powinna wejść grupa osób. To mogą być częściowo te same osoby, które były na protestach, ale niekoniecznie, bo często z takich względów, można powiedzieć, ideologiczno-temperamentalnych, osobistych, y, trudno jest pełnić rolę osoby, która jest y, z jednej strony. Na tyle odważna, żeby sprzeciwiać się prawu, a jednocześnie potem, żeby usiąść do stołu, czyli zejść na ten poziom kompromisu, potrzebujemy mieć świadomość, że zmiana jest kolektywnym wysiłkiem i że musimy sobie podawać piłeczkę. To znaczy, to nie jest tak, że jak zaczniemy jakąś akcję, to jesteśmy osobiście. Odpowiedzialni za to, żeby do końca w tym temacie siedzieć, bo jeżeli się od niego odepniemy z różnych tam powodów, to znaczy, że przegraliśmy, nie jesteśmy wiarygodne, czy to nie ma sensu. Mi jest bliższa taka strategia, którą nam się udało z, zrobić przy okazji walki o bar prasowy. Gdzie po akcji zeskłotowania, czyli tak zwanego społecznego otwarcia baru prasowego, nastąpiła seria negocjacji z urzędem dzielnicy, które trwały tam dobre kilka tygodni i były potwornie czasochłonne, w których z tej ekipy, która otwierała fizycznie bar i przygotowywała tą zupę, robiła tą pierwszą akcję protestacyjną. Zostało, zostało dwie czy trzy osoby, a w ich miejsce weszły osoby, które może nie miałyby odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok, ale tak, żeby to pchnąć do przodu, to już tak. I potem, jak już wywalczymy ten lepszy świat, no to jeszcze ktoś musi go na bieżąco podtrzymywać. I to też jest taka kwestia temperamentalna, że osoby, które są na barykadach, zazwyczaj nie są tymi osobami, które będą w stanie podtrzymywać, czyli ten typ świata, które te osoby wywalczyły, no bo mają inny rodzaj temperamentu. I zamiast mówić, że ktoś jest, nie wiem, narwany, albo ktoś jest mało odważny, albo ktoś jest nadmiernie skłonny do kompromisu, to powinniśmy mieć większy szacunek do tego, czy tam większą też taką empatię na to, że mamy różne potencjały i jesteśmy w stanie je realizować dokładnie w tym miejscu, w którym one działają najlepiej. Co w praktyce oznacza? Że skutecznie działający ruch społeczny nie może mieć jednej strategii, co jest generalnie bardzo trudne. My to przetestowaliśmy jako Kongres Ruchów Miejskich, gdzie tych, te strategie były różne i one, były, one się zmieniały na przestrzeni czasu. Były protesty, była akcja startowania w wyborach, potem był moment wchodzenia do urzędu. Ale dopiero na dziesięcioleciu Kongresu Ruchów Miejskich, który był dwa lata temu, bodajże, padło zdanie, że de facto wszystkie strategie prowadzone równolegle dopiero pozwalają nam skutecznie działać, bo chcąc walczyć o sprawiedliwy świat, musimy być wszędzie. Musimy być na ulicach, na protestach, w organizacjach pozarządowych, w szkołach, w korporacjach w zarządach państwowych w spółek, w sejmie i we wszystkich innych miejscach, w których w momencie, w których do nich wchodzimy, bardzo możliwe, że będziemy mogli zrobić znacznie mniej, niż myślimy, ale powinniśmy, nie powinno to po prostu nas nas zatrzymywać i to jest bardzo trudne, no bo drugą stroną takiego takiej mobilizacji, która jest wokół stania na barykadach, bycia w sytuacjach protestacyjnych. Jest tak pewna, też równie radykalna wizja lepszego świata i te drobne zmiany, które Następują później, jak nie ma jakiegoś wielkiego przełomu, a zazwyczaj te przełomy one są takimi przełomami mikro, albo się coś przemieli dopiero po kilku latach, widać tą zmianę. To bardzo trudno po prostu tę energię połączyć. I, I też ta działalność protopijna, czyli radykalne myślenie z ze zgodą na to, że ta zmiana będzie powoli, albo ona będzie się działa, toczyła powoli, albo będzie się te, działa skokowo, to znaczy na początku będziemy drob, grzebać w różnych drobnych rzeczach, a dopiero potem nastąpi przełom. Zwykle nie wiadomo, dlaczego następuje w tym momencie. Dla mnie też jest taką strategią, która ma, może nas, jako osoby zaangażowane w różne inicjatywy, chronić przed wypaleniem. Które jest takim, taką, no, takim doświadczeniem, które z mojego takiego środowiska aktywistycznego, no to wydaje mi się, że większość osób się otarła o takie, takie momenty. I też pytanie, jak sobie ustawiamy cel. Dla mnie takim celem, za którym idzie, do którego prowadzi protopia. To jest to, żebyśmy nie musieli rozdzielać życia na nasze życie codzienne, pracę zarobkową, życie społeczne i protesty, tylko to, żebyśmy mogli żyć w codzienny, zwyczajny, nudny sposób, jednocześnie mogąc realizować te radykalne postulaty w praktyce. To w ogóle poruszyłaś tak wiele ważnych dla mnie wątków, bo i wydaje mi się, że taka perspektywa jest niezwykle ważna. W ogóle odsuwania się trochę w czasie i patrzenia na to, co robimy z takiego trochę lotu, ptaka, widzenia to, że różne ruchy i organizacje mają różną rolę do odegrania i nawet jak się nawet z zewnątrz wydaje, że ona jest, powiedzmy, może niekompatybilna czy, czy jakaś sprzeczna, że tak naprawdę często my w tych organizacjach gadamy ze sobą, widzimy się, rozmawiamy, ustalamy, kto, gdzie stoi z kim gada, tak, że to nie jest tak, no bo, bo mamy różne temperamenty, bo mamy różne doświadczenia, bo mamy różne zasoby. Często ja, mi jest też to blisko, tak z perspektywy na przykład akcji demokracji, bo ludzie oczywiście do nas piszą, czemu nie zajmiemy się tym, czy tamtym, albo nie zrobimy tego, czy taki w czy inny sposób, no ale no my wiemy gdzie jak najbardziej potrafimy nasze zasoby wykorzystać, ale też wiemy jakie mamy zasoby właśnie, żeby się nie wypalić, nie podejmiemy wszystkich kampanii, wszystkich trudnych tematów, jakie trapią Polskę, bo niestety w ciągu ostatnich siedmiu lat trapi ich jeszcze więcej niż, a jeszcze jest ileś, których w ogóle nie jesteśmy świadomi, świadomi. więc y, mamy takie w akcji powiedzenie tak, że jesteśmy tutaj na, y, na maraton, ani na sprint i że też nie zrobimy wszystkiego, ale jest tego, to jest bardzo trudno się tego uczyć, no właśnie jak się otwiera, nie wiem, gazetę elektroniczną czy inną, czy po prostu swojego maila i widzi się tyle spraw, które krzyczą, mówią, to jest właśnie rzecz, którą musisz się zająć w tym momencie, bardzo ważne rzeczy powiedziałaś też w kontekście tego kolektywnego działania. No, akcja też jest jakby na gruncie takim, że, mhm. że możemy zmieniać kiedy, rzeczywistość, kiedy łączymy siły nawet jakimiś drobnymi swoimi gestami, wsparciem czy pokazaniem, że stoję po tej stronie, to daje siły innym do działania, pieniądze wpłacane też wiadomo, że też no, jak ktoś nie może się zaangażować w inny sposób, a ktoś może właśnie być na tych barykadach. No i też chyba to, co powiedziałaś w kontekście tego, że, że właśnie, że, że, że tak jak ten ruch, ten protest to jest takie rozepchnięcie się, to ja pamiętam jak na kolorowej, niepodległej, tak? Mm -hmm. Bardzo konkretne przykłady mi przyszły obrazy z mojego aktywizmu do głowy. Jedno na kolorowej, niepodległej, jak była potrzebna taka pewna grupa osób, która po prostu w pewnym momencie zdecydowała się, że naprze na policję i przełamie jej kordon, po to, żeby inne kolorowe osoby były w stanie przebiec i usiąść na ulicy i zablokować narodowców. Tak? Mm -hmm. Więc były różne temperamenty. Totalnie przypomina mi to, ale to też jest w takim bohaterstwie i widoczności tych osób, które są na barakadach i niewidoczności. Oczywiście tu przychodzi mi historyczne przykłady, ale niewidoczności często i takim braku nadawania tego bohaterstwa osób, które stoją na zapleczu. Znowu mój przykład z blokowania kopalni. Tak, grupa osób, nie każdy jest w stanie, tak jak powiedziałeś, nawet z perspektywy swojej jakiejś kondycji psychicznej czy uwarunkowań fizycznych, pójść i blokować swoim ciałem kopalnię, nastawić się na bicie przez policję, polewanie gazem, konsekwencje mm -hmm. prawne. Ale jest cała rzesza osób, które mogą gotować, które mogą czyścić prysznice, które mogą udzielać pomocy psychologicznej. Które mogą po prostu być po to, żeby tym osobom jakby no, być takim zapleczem. towarzyszyć, tak? a później protestować pod komisariatem, mm. żeby dodawać otuchy tym, którym zostały zatrzymane. I to jest chyba to jest dla mnie taki ważny przykład, właśnie bardzo w, w konkrecie, nie? że jakby ci sami, którzy są gotowi pójść i blokować bez. No jakby, no może są na, często na zdjęciu w gazecie, ale jakby trzeba zawsze pamiętać, że za tymi osobami stoi po prostu masa innych osób, które często nawet nie chcą być widoczne, ale których, bez których pracy, zaangażowania, em, jakiegoś przeznaczenia dużej ilości czasu, namysłu ta zmiana nie byłaby możliwa, więc bardzo ci dziękuję za tą perspektywę. O takim ekosystemowym jeszcze działaniu jest. Jestem dużą fanką Kate Raworth, która mówi nam o tym przejściu do metafor ogrodniczych, czy tam metafor biologicznych. Jest taka metafora, która mi zwykle przychodzi, czy nawet obraz przychodzi na myśl, jak opowiadasz o tym takim działaniu na zapleczu. To jest metafora gleby i grzybni, gdzie widzimy jeden owocnik pięknego grzyba, a tak naprawdę to, co jest pod nim, no, to jest bardzo złożony, komunikujący się ze sobą ekosystem. I, I dobrze, tak jest też z nami. Tak, i to chyba, nie wiem, czy tytuję, czy piszę w tej samej metaforze Mer Brown o ruchu, tym takim szerokim ruchu na rzecz zmiany, który jest na centymetr szeroki, a na metr czy kilometr głęboki w kontekście grzybni, tak? że mm -hmm. jakby, i że musimy taki myśleć o, o, o takim ruchu i właśnie, który jest regeneracyjny, który się wspiera, no bo no tak, powiedziałaś też o wypaleniu i ja sobie myślę tutaj już nawet o jako na przykład koleniu młodzieżowego strajku klimatycznego, gdzie z tego środowiska dużo głosów o wypaleniu bardzo młodych ludzi, tak? którzy będą tworzyć przyszłość tego kraju, mm -hmm. usłyszałem, kiedy no, ja też przeszedłem swoje wypalenie, ale po dużo dłuższym czasie i wiem co to znaczy. I, no, a jak sobie uświadomimy, ile osób w ogóle w skali społeczeństwa jest zaangażowanych, to ja zawsze mówię sobie: to jest taki nasz skarb, o który powinniśmy najbardziej zadbać czyli sami o siebie. Ale też nie wymagać za dużo. Znaczy, bo my mamy taką tendencję, że jak widzimy jakieś osoby działające, zwłaszcza na no, takiej energii buntu radykalnego, no, to mamy taki odruch, żeby usiąść na kanapie, odpalić popcorn mm -hmm. i skrolować Instagrama albo Face'a, albo oglądać to na jakimś innym medium i czekać, co się, co się wydarzy. Mm -hmm. Tak, jakby to nie była, nie była nasza walka. Tak? Mm -hmm. A często, no właśnie tak jak mówisz, jakieś drobne po prostu czy tam jakieś działania, które są niewidoczne są bardzo bardzo ważne, no bo też takim elementem walki o lepszy świat jest często takie mnie dojmujące uczucie samotności to ty też moje struny poruszasz, bo ja też jak uprawiam taki aktywizm czasem no, czasem na barykadzie a czasem w internecie i czasem jest smutno Czasem jest smutno i też szczególnie wiem, że mają to dotyczy tylko to młodych aktywistek, które no ja też rozmawiań porównuję, jak w znacznie większym stopniu nastawione są na hejt, krytykę i to naprawdę grubą, którą ja, no, ja nie doświadczyłem w swoim życiu, więc myślę, że ona bardzo jest oparta o płeć i o wiek. Mm -hmm. I, ale sam wiem, ile znaczy, kiedy właśnie robi mi się tak smutno, bo czuję się takim samotnym, jakimś tutaj um, obrońcą jakiejś prawdy, kiedy taki, takie słowa od osób, które coś dla mnie znaczą, ej, widzę cię, ej, myślę, że masz rację, ej, nie wiem, myślę co napisałeś, napisałaś. Jakby widzenie tego, tak? Bo, 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 bo no to też jest o tym kolektywizmie, ale też no oczywiście można zapytać, jak można pomóc, czy mogę cię wesprzeć, i tak dalej, więc bardzo mi jest to bliskie, co mówisz. I zastanawiam się, czy jeszcze znajdziemy czas, chwilę skondensowany, żeby porozmawiać w ogóle, o czym, o czym jest tworzenie tak jeszcze rozmawiamy dzisiaj tak, tak trochę teoretycznie, ale przechodzimy do praktyk aktywistycznych. Czym jest narracja, jak ty to rozumiesz, tworzenie nowej opowieści? Sądzisz, że zdążymy w 10 minut? Spróbujmy. Dla mnie bardzo ważne jest to poruszanie się pomiędzy wątkami osobistymi, a taką wizją kolektywnej przyszłości. Dlatego, jak myślę, czym jest, co to dla mnie znaczy wychylić się w przyszłość, to jest z jednej strony wyobrazić sobie ten lepszy świat, a z drugiej strony, znaleźć w nim miejsce dla samej siebie, czyli zastanowić się, jak moje życie będzie wyglądać, jak moje życie codzienne będzie wyglądać. I te takie różnego rodzaju ćwiczenia narracyjne, według mnie, powinniśmy pozwalać sobie, żeby je bardzo mocno osadzać we własnych, we własnych marzeniach. Poruszać się między tym, co jest zbiorowe, ale też tym, co jest indywidualne, żeby nie zgubić siebie w tej walce o lepszą, lepszą przyszłość, no bo to ma być nasza przyszłość. I też taka bardzo ważna lekcja, którą ja też wyciągam z tych kwestii neuroróżnorodnościowych, bo neuroróżnorodność, poza tym, że mówię o tym, że nasze umysły są różne, reagujemy w różny sposób, w różny sposób przetwarzamy te informacje, część z nas jest nadwrażliwa na różne bodźce, zakłada, że nasze systemy operacyjne są trochę różne, więc pozbawia nas takiego odruchu, gdzie ktoś coś opowiada, a ty mówisz, ale ja tak nie mam. Mhm. Albo a ja mam inaczej. Więc to, czego my potrzebujemy, to właśnie tego radykalnego myślenia o tej kolektywnej przyszłości, ale też zgody, że każdy z nas może to artykułować troszeczkę, troszeczkę inaczej, i, i to jest okej. Okay. I jak to mówi mój ulubiony francuski so socjolog i filozof Bruno Latour, sukces opiera się na podzielanym nieporozumieniu. Czyli na tym, że jesteśmy w jednej sytuacji, która jest tą sytuacją wspólnego działania w stronę lepszego świata, ale to, jakie są nasze intencje i narracje, które nas sprowadziły w to miejsce, jest wtórne wobec tego, że jesteśmy tutaj razem. I próbujemy coś coś zmienić. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, i że widzę to po tym, jak to tak zwane najmłodsze pokolenie ruchu klimatycznego o tym mówi, gdzie z jednej strony jest bardzo wysoka wrażliwość na język, w tym na ten język inkluzywny, uwzględniający różne formy zaimkowe. A jednocześnie świadomość, że bardzo możliwe, że może trzeba będzie mówić inaczej, kiedy konieczny będzie sojusz z grupą, dla której ten, ten język jest taką barierą i ten język jest alienujący, no bo ta grupa jest nieprzyzwyczajona do mówienia takim językiem. Ja ze swojego takiego aktywistycznego momentu pamiętam, jak. To już kilkanaście lat temu mieliśmy taki moment sojuszu ruchu feministycznego z ruchem związkowym, w tym górnikami, i yy, padła propozycja z tej strony związkowej, żeby symbolem lewicy była kobieta z odsłoniętą lewą piersią. I z ich perspektywy był to taka forma uwznioślenia tej kobiecej energii. No, dla nas oczywiście to były na te. Problem. Taka syrenna, tak? dla nas oczywiście, prawda, nie była to propozycja, za którą chciałyśmy pójść z różnych powodów. I to, co jest bardzo ważne w tych narracjach, to jest to, żeby trzymać się, jak działamy razem, żeby trzymać się blisko serca, a niekoniecznie i, bo my czujemy, kto jest nam bliski. Mimo, że czasami słowa czy narracje, którymi się posługujemy, języki, które mówimy, nas, nas dzielą. Więc myślą też o tych narracjach, to powinniśmy bardzo też pamiętać o tym, że jak ktoś nam opowiada wizję historii swojej, którą jest zaangażowany albo zaangażowana, gdzie pada coś, co nas triggeruje, jakieś słowo konkretne, z którym czujemy się źle, żeby... Mm, być blisko takiej, można powiedzieć, ogólnej atmosfery, która zazwyczaj często jest tym, tą taką narracją, która jest y, narracją o tym, że jednak chcielibyśmy być razem i jednak te nasze nieporozumienia językowe y, w praktyce jakoś przenegocjować y, i stworzyć z, z tego jakąś wspólną narrację, w której wszyscy będziemy się czuć dobrze, o co, jak wiadomo, prawda, trudno, im więcej osób, hmm. tym tych indywidualnych wizji jest y, coraz więcej. No, o tych kompromisach ja byłem na spotkaniu Dominiki Lasoty, która opowiadała o spotkaniu z górnikami jak ten sojusz też na nowo, że tak, ciąg dalszy budowy, i że, że no, każdy musi się trochę posunąć, jeżeli znajduje, że ma wspólne cele i, 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 i nie widzisz sobie wroga, to, to jest szansa na porozumienie, więc. Te rzeczy naprawdę takie jeszcze jakiś czas temu e, niepojęte się dzieją, ale chyba chciałbym tak trochę stawiając kropkę nad i wyjaśnić, bo właśnie słowo narracja stało się słowem e, takim trochę kluczem, słowem, jak to się mówi, buzzword, czyli mhm. takim brzęczącym, które po prostu wszyscy odmieniają przez różne przypadki. I to już mniej bym cię zaprosił chyba do, do, te, do takiego myślenia, no bo tak z tego, co powiedziałeś, no to jest jakieś e, opowiadanie o swoim wyobrażeniu, też o, o sobie w tym świecie, ale jakby no tak, tak w praktyce budowanie narracji w tym zmieniającym świecie, to co, no ja na przykład zapraszam ludzi do po prostu kręgu, gdzie osoby opowiadają to, co im, że tak powiem, w sercu gra na temat związany z klimatem, ale myślę sobie, czy jeszcze jakieś takie przykłady właśnie, no bo rozumiem, że wielkie narracje powstają na Nowogrodzkiej i gdzieś tam w innych centralach partyjnych, czyli próby... Mm, opowiedzenia nam przez pomocą ich olbrzymiego aparatu państwowego, mediów, mediów społecznościowych, jakby wrzucenia w głowy sposobu rozumienia tego świata, tak? Więc to jest jakby taka narracja, no tak się mówi, narracja rządowa, przekaz partyjny, te przekazy dnia, to, to, jest, to jest próba opowiedzenia, nie wiem, jest inflacja, to oni będą mówić, że przecież można robić sobie tanie zakupy i zdrowie żyć, żywiąc się tam, nie wiem, rzodkiewką, kapustą. Mm. Czy, czy tego typu przykłady głupie. Ale my Myślę właśnie, no my nie mamy tego całego aparatu i w związku z tym byś tak już na sam koniec jakiś taki, gdybyś wiesz, jakby czym dla ciebie jakby tak, no, organicznie czym jest tworzenie tej narracji, czyli co, co ty robisz, żeby tworzyć nową narrację? Rozumiem, że napisałeś książkę, to też jest jakby narzędziem, ale nie każda osoba ma takie, taką możliwość, żeby napisać książkę, czy ją wydać, musi mieć też dorobek, no właśnie, co robić, żeby ja tworzyć swoją nową taki narrację? taki przykład, który też jest w książce, chociaż on nie jest bezpośrednio o narracjach i to jest yy, yy, taka... Yy, działanie zaczerpnięte z hawajskiej filozofii Huna, które się sprowadza do zdania, żeby nie energetyzować tego, co złe. Mm. Czyli żeby tą przestrzeń, którą mamy i w sobie samych, i tą przestrzeń, którą dzielimy z innymi, i to w języku mówionym, i w naszych mediach społecznościowych, dawać rzeczom, które według nas są karmiące, wspierające. I to też jest ekonomia czasu, tak jak tutaj rozmawialiśmy o tym, że ważne jest dla osób, które walczą o ten lepszy świat na tym pierwszym froncie, żeby usłyszeć coś dobrego. To dla mnie taką formą wspierania tych narracji jest podawanie ich dalej, dodawanie czegoś od siebie. Pokazywanie, że to jest ważne. Czyli mm. tak jak w pandemii, coraz więcej z nas zaczęło się troszczyć o swoje rośliny domowe i je uprawiać, tak powinniśmy się troszczyć o, o osoby i opowieści i zalążki tej lepszej przyszłości. I zdawać sobie sprawę, że zmiana jest bardzo trudna, więc nie zawsze wszystko będzie, będzie idealnie. Czyli przykładem byłoby dla mnie, jeżeli widzimy, że na przykład aktywistka coś robi, no to udostępnienie i powiedzenie to jest cenne, bo widzę w tym wartość, a nie koniecznie udostępnienie, nie wiem, posta, gdzie jakiś straszny polityk mówi straszną głupotę i mówić, o Boże, a, albo że jak idziemy w jakim kierunku zmienia, zmierzamy. Albo tak? dzielenie Czyli... się z przyjaciółmi opowieściami y, o tym, co jest dla nas ważne, co nie mm. to znaczy, to nie zawsze muszą być optymistyczne rzeczy, ale też y, rozmawianie o swoich wątpliwościach, nadziejach, no bo jak y, y, wymieniamy się dłuższymi wypowiedziami y, i zwłaszcza jak to się dzieje w jakimś takim y, z osobami, z którymi się regularnie spotykamy, no to te historie narastają. Mi coś opowiesz, ja sobie to przemyślę, następnym razem do tego wrócę. Może to otworzy dla mnie jakąś nową przestrzeń, może ja tą opowieść podam dalej. Tutaj takim fajnym przykładem działania, które jest taką tokenizacją narracji można nazwać, jest opowieść, którą wyniosłam z, z Pop-up Storu Fundacji Kraina, która prowadziła taki. Punkt charytatywny, czy taki, z którego mogły korzystać różne osoby, on powstał na rzeczy osób z Ukrainy, ale jak pojawił się ten pop-up store, to osoba, która wchodziła, dostawała talony, które potem mogła wymienić za, na rzeczy, które były w, w tym pop-up store, głównie ubrania albo jakieś kosmetyki. I z, żeby dokonać tej wymiany i wyjść z tymi rzeczami, musiała dać coś w zamian. I to mógł być drobny datek, to mógł być inny przedmiot, ale to mogło być też poniesienie opowieści o tym, co się dzieje w tym miejscu dalej. Oh wow. Czyli takie szerowanie nie przez media społecznościowe, tylko w życiu własnym. Piękny przykład. Wystarczy powiedzieć komuś, że się widziało coś fajnego, co jest budującego, bo to nam rozświetla te nadzieje w mroku. I okazuje się, że to nie jest tak, że żyjemy w jakiejś ciemności, tylko w różnych miejscach są drobne inicjatywy. I czasami to przenoszenie informacji, podawanie ich dalej, może sprawić, że trzy osoby dalej, trzy podania dalej znajdzie się ktoś, kto będzie osobą, która dołączy do tej inicjatywy albo zrobi coś podobnego podobnego u siebie, więc w tym sensie opowieści mają też taką bardzo silną moc niesienia pewnych formatów. I to też jest taka, takie odpięcie się od indywidualizmu, w sensie czasami my jesteśmy tylko po to, żeby tą historię podać dalej. To ja już tutaj powoli stawiam kropkę, bo wydaje mi się, że to jest świetna puenta naszego, naszej rozmowy, ale też... O podcastach. Podcasty roznoszą się w ten sposób, że osoby je udostępniają, więc jeżeli ciekawi cię, to, o czym rozmawiamy, i chcesz więcej, ale też żeby więcej osób o tym usłyszało, bo wydaje mi się, że to jest arty ciekawe o aktywizmie z bardzo różnych perspektyw, o zmianie, o działaniach, to udostępnij ten podcast, bo właśnie w ten sposób inne osoby się o nim dowiadują, a też w Akcji Demokracji rozwijamy nasz podcast i zapraszamy masę ciekawych osób i chcemy, żeby on rósł jako takie miejsce wielkiej inspiracji, więc zapraszam. Możesz też dodać nam tam gwiazdki czy ocenę, to coś inne osoby zobaczą. Możesz też napisać do nas opinię, co sądzisz na temat tego podcastu, wysyłając maila na adres małpaakcjedemokracja.pl, tytułując maila podcast, to trafi do mnie, żebym wiedział, że, że to wiadomość w sprawie podcastu. I... No Tak jak powiedziałem, jeszcze tak trochę uciąłem, a więc yy, daje nam przestrzeń na takie ostatnie jakieś podsumowanie dla mnie. Yy, dla mnie jest to rozmowa o nadziei, że różne drobne działania mają wielki sens, że opowiadanie o nich ma wielki sens, ale też taką nadzieję, bo nie zdążyliśmy, nie zdążyłyśmy porozmawiać o bardzo wielu wątkach. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w tym podcaście, Dobrze. żeby porozmawiać o różnych Twoich innych tożsamościach, które wymieniłem na początku. Też o, o, mam nadzieję, że uda nam się w jakimś najbliższym czasie porozmawiać o spółdzielczości, która wydaje mi się bardzo ciekawa i stanie się rzeczywistością tak oczywistą dużo szybciej niż nam się wydaje, więc... E, tego ja, sobie życzmy. Ja z tą nadzieją kończę, z tym, więc jeżeli chcesz powiedzieć, z czym ty kończysz tą naszą rozmowę, to zapraszam cię. Ja jestem ci bardzo wdzięczna za to zaproszenie i też za zapowiedzenie kolejnej, kolejnej rozmowy, bo wydaje mi się, że mimo tego, że czasami nam się wydaje, że jest nas tak niewiele i niewielu, to paradoksalnie jesteśmy w jakimś takim momencie, gdzie te działania przyspieszają my się, też ostatnio zobaczyliśmy pierwszy raz po latach, właśnie ostatni raz pamiętam, mm. chyba to była właśnie kolorowa niepodległa i tego typu protesty. Więc tak jak się aktywistycznie rozprzestrzenialiśmy po różnych obszarach, to teraz ten aktywizm dookoła klimatyczny jest czymś, co nas z powrotem ku sobie zbliża. I sądzę, że wiele innych osób też tak to obserwuje, że, że to jest taki temat, który zaczyna, że tak powiem, jak magnes elektryzować i przyciągać, bo taką po prostu mamy konieczność. Dobrze, to wypada mi powiedzieć na końcu, że ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu wzmocnione poten Wzmocnienie potencjału aktywistek, aktywistów, osób aktywistycznych poprzez naukę kampaniowania online, a projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywnie Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OG. Zapraszam Cię ponownie do udostępnienia tego podcastu, skomentowania czy też ocenienia, no i powiedzenia, że nasz podcast i inne działania Akcji Demokracji możliwe są dzięki nawet niewielkim wpłatom od bardzo wielu osób i pozwala nam to utrzymać pełną niezależność i jeżeli możesz, to dorzuć się po prostu korzystając z narzędzia bezpiecznych płatności na stronie www.akcjademokracja.pl. Dziękuję. Dziękuję.